Hej, witamy Was na moim kanale. Cały czas w dwupaku, w ogromnym dwupaku wręcz. Dzisiaj zdecydowałam się, że ogarnę swoją szafę. W mojej szafie nie ma prawie nic, ona jest naprawdę pusta, dlatego że nie zostało mi już nic więcej niż 4 pary leggingsów, jedne jeansy i kilka t-shirtów. A jak wiecie, już niedługo rodzę, tak naprawdę teraz to mogę rodzić każdego dnia już, no nie wiadomo kiedy urodzę. A więc stwierdziłam, że czas najwyższy przygotować się na ten okres poporodowy i wyciągnąć moje ubrania, które były ubraniami, które nosiłam przed ciążą. Myślę, że jest wiele ubrań, bluzeczek, nie bluzeczek, które będę w stanie ubrać od razu, dlatego że ten brzuszek mi zejdzie. Może z jeansami będzie gorzej, zobaczymy też, czy będę miała cesarkę, bo ja na przykład po cesarce z Aleksem nie ubrałam jeansów 3 miesiące, bo moja blizna tak dochodziła do siebie i po prostu mnie to bolało. Nie mogłam ubierać żadnych jeansów, chodziłam tylko w takich cienkich jeansach, które właśnie kupiłam po porodzie. A więc zobaczymy, jak to będzie. Mimo to wiemy, że jest wiele, wiele ubrań na górze, tam na poddaszu, których już nie będę chciała ubrać, których po prostu nie będę chciała już ubrać. Wydaje mi się, że to jest taki naprawdę bardzo dobry czas, żeby tak na spokojnie i na chłodno spojrzeć na wszystkie moje ubrania, na ubrania, których nie ubrałam od 9 miesięcy niedługo. No może nie od 9, tylko tak od 7, bo jak wiecie, mi ten brzuszek rósł bardzo szybko i niektóre rzeczy poszły w odstawkę bardzo, bardzo szybko. I to jest naprawdę dobry moment, aby odciąć się od rzeczy, które się nam nie podobają, odciąć się od rzeczy, które nie sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi. Ja zrobiłam spore zakupy i na Zalando, i na H&M-ie. Ten film na pewno też obejrzycie, postaram się go nagrać jakoś na tygodniu. Z nowymi ubraniami właśnie po ciąży, bo mam ochotę właśnie mieć nowe rzeczy, takie wiecie, świeże. No nie wiem, chyba wszystkie kobiety tak mamy i na pewno jak mała się urodzi, to no, pójdę na jakieś zakupy online albo do sklepów, zobaczymy. No ale stwierdziłam, że to jest dobry moment, aby spojrzeć tak chłodno i tak z dystansem na wszystkie moje ubranie, które miałam. I zobaczymy, z iloma z nich uda mi się rozstać dzisiaj. Idziemy na górę, ja tego nie będę znosiła kartonami, tylko tak po trochu, a więc na pewno zejdzie mi dużo, dużo więcej czasu. No ale schody to też dobra aktywność, żeby po prostu urodzić. A jak wiecie, mnie już się zaczyna dłużyć, ja czekam na moją córkę, no już po prostu tak na nią czekam, że no już po schodach mogę chodzić. Powiem Wam, że tak nie bardzo chce mi się to robić, jeśli chodzi o to segregowanie ubrań, a z drugiej strony wiem, że jak mama tutaj będzie, to tym bardziej nie będzie mi się chciało tego robić, a więc wolę zrobić to teraz. To pomieszczenie jest ogromne, ale zobaczcie, jaki tutaj jest bazel! Taki bałagan tutaj jest, że masakra. No ale będzie czas, to na pewno któregoś dnia ogarniemy. Są tutaj moje rzeczy, rzeczy Lorą, po prostu jest tutaj wszystko, a pomieszczenie jest ogromne i nie mogę się doczekać, jak któregoś dnia po prostu je wykorzystamy. Zaczniemy od tego, dlatego że jest tego dużo, dużo więcej, ale nie chcę znosić wszystkiego naraz, dlatego że boję się, że po prostu zmęczymy się z młodą i nie będę w stanie tego skończyć, no i ten bałagan tutaj zostanie, a więc na razie zrobimy to, przejrzymy, co tu w ogóle jest, co zostawiamy. Poskładam, nawet włożę z powrotem do kartoniku, ale poskładane, chociaż myślę, że przydałoby się również wyprać te wszystkie moje rzeczy. Siedzimy sobie wygodnie, na średnio pościelonym łóżku, no ale trudno. Zobaczymy, co tutaj mamy. O, tego już na pewno nie chcę, nie będę w tym chodzić. Kilka razy to miałam na sobie, może nawet ze 2-3 razy, ale wiem, że po prostu biorąc tą rzecz, ja teraz będę jak dziewczyna, która naoglądała się za dużo Netflixa, biorę to i nie odczuwam radości. Nie daje mi to ubranie radości, nie ma tak, że nie mogę się doczekać, aż to ubiorę. Po prostu nie czuję nic, nie mam w ogóle żadnego sentymentu, jest dla mnie neutralny, a więc dziękuję, że mi posłużyłaś. Jesteś jak nowa, może 2 razy miałam na sobie tą sukienkę, chyba nawet nigdy jej nie widzieliście. Teraz to. Co to jest w ogóle? No właśnie to jest to, że co to w ogóle jest, wiecie, jak się zastanawiacie się nad ubraniem, co to w ogóle jest, to chyba znaczy, że nie jest tak bardzo przywiązani. To jest body, to zostawia. Dalej, kurde, to jest bardzo fajna rzecz, to jest taka spódnica, bardzo fajna, tylko, kurczę, ona sprawia mi radość, tak, jak ją trzymam, to wiem, że chciałabym ją kiedyś ubrać, a z drugiej strony nigdy nie miałam jej na sobie. Dlatego, że jest tutaj troszkę za szeroka i po prostu trzeba ją nosić tak na biodrach, a moim zdaniem na biodrach wygląda no kiepsko, tak? Bo ja jestem niska, mnie lepiej pasują rzeczy z takim wysokim stanem, a więc
zostawię ją i złożę ją na boczek, bo to będzie coś może do przerobienia, bo jakby była właśnie przerobiona, to myślę, że chodziłam w niej dużo, dużo częściej. To jest sukienka mojej mamy, zostawiam to, wyczułam tyle radości, jak ją mam. To jest sukienka jeszcze mojej mamy, z bardzo dawnych lat. Dalej mam tą sukienkę i ona jest nowa i miałam ją na sobie raz, ale odczuwam bardzo negatywne emocje z tą sukienką i zastanawiam się, czy jej po prostu nie oddać Adze. Ona jest naprawdę ładna, tyle że po prostu mam negatywne emocje, dlatego że wiem, kiedy ją kupiłam, a więc się zastanawiam. Kurczę, chyba ją naprawdę oddam Adze i kupię, nie wiem, prawie identyczną, tyle żeby nie miała tej emocji w sobie. Wiecie, jak to jest. Na wakacje na pewno byłaby fajna, ale... nie wiem, jakieś, mam takie negatywne emocje. To jest niesamowite, że ubranie lubicie, a macie tak negatywne emocje związane z tym, że masakra. Lecimy dalej. O, to zostawiam. To jest w ogóle Agi, ale bardzo to lubię. To jest taka narzutka. Tylko tak teraz, jak wyciągam te wszystkie ubrania, to jestem pewna, że one wszystkie muszą iść do prania, dlatego że są to ubrania, które przez tutaj 7 miesięcy leżały w tych workach. Nawet nie chodzi o to, że one są pogniecone, tylko że wydaje mi się, że będę miała ochotę je odświeżyć. Tutaj weźmiemy lubię, nie lubię. A, to są moje lewisy. Moje lewisy, o Boże, ale już nie mogę się doczekać, aż się ubiorę, dlatego że kupiłam sobie dwie pary lewisów i kupiłam je, słuchajcie, naprawdę no przed samym zajściem w ciążę. A więc muszę wam powiedzieć, że nie miałam ich prawie wcale na sobie, dlatego że no... od razu prawie były za małe, a więc mam jedne takie lewisy, chociaż to są rozmiary 20, a to co to jest? A nie, to są inne spodnie. O, i druga para lewisów jest taka ciemniejsza, ale nie mogę się doczekać, że będę mogła je ubrać. I one obydwa są w rozmiarze 24 i teraz jak na to patrzę, to wiecie co? Miałam powiem, że ja nie wiem, czy ja w ogóle w życiu w to wejdę, a więc jak będę miała na sprzedanie dwie pary nowych lewisów, to... dam wam znać. Dlatego, że to wygląda tak. Ja w ogóle nie wiem, jak ja mogłam to kupić w tym sklepie. Dobra, trudno. Będę kupować nowe najwyżej, ale te są naprawdę super. Dwie pary nowych lewisów. Kupić przed ciążą. Dalej mam spodnie, które bardzo lubiłam. Są to spodnie z Pull & Bear, ale jak patrzę na to, jak one teraz wyglądają, słuchajcie, to są zwykłe spodnie z Pull & Bear. Ale tak właśnie mówiąc na temat tego, że patrzymy na rzeczy z dystansem, jak patrzę na te spodnie, to wiecie co, mam wrażenie, że jakieś takie już przetarte i tu na tym tyłku widać, że niedługo się dziury porobią. I jak myślę o tym, że chciałabym coś na siebie ubrać, to na pewno nie miałabym ochoty pomyśleć o ubraniu tych spodni. A więc wiecie co, chyba one po prostu, nie wiem, może zostawię je do ogródka. Na sprzątanie ogródka zostawię sobie taki jeden outfit po domu. Moja spódniczka z Pimki. Kupiłam ją, bardzo ją lubiłam, jak ją przymierzałam, a moim zdaniem wygląda w niej tragicznie i nigdy jej nie ubieram, a więc nie chcę jej. To są czarne spodnie również z Pull & Bear. Są spoko, zostawiamy. Nowa spódnica z metką. Kupiłam ją na samym początku ciąży, jak chciałam coś nosić takiego i muszę powiedzieć, że to jest spódnica, która była z Boho i to jest najbardziej szmatkowata rzecz, jaką w życiu miałam. Zobaczcie, jak ona w ogóle wygląda. Ona jest z metką, ale okien bym tym chyba nie wycierała, bo masakra. To jest kolejna. Również z Boho i nie wiem, dlaczego nie odesłałam tych spódnic, jakoś tak zagapiłam się i przeszedł termin i ta spódniczka jest bardzo, bardzo ładna, ale jak miałam już brzuszek, dlatego że jak je zamówiłam, to już miałam troszkę brzuszka,
za bardzo podciągała się z przodu i z tyłu jest takie rozcięcie, po prostu widać mi pośladki, a więc zostawię ją, dlatego że jest bardzo ładna, jest nowa, chętnie bym ją ubrała, bo no ładna jest i zobaczę, jak będzie wyglądać na płaskim brzuchu. To jest ładne, ale nie chcę tego, nic na siłę. Poszło szybciej niż myślałam, a więc przyniosłam kolejny karton. Moja chyba najukochańsza kurtka na świecie. Słuchajcie, jest to kurtka z Levisa, rozmiar S-ka dla dziewczyn, a więc to jest chyba z tego działu dziecięcego, ale ja ją kupiłam na jakimś targu takim wyprzedażowym za 1 euro. Tak dobrze usłyszeliście, kurtkę taką Levisa super za 1 euro, taką vintage, i ja ją uwielbiam. W ogóle uwielbiam kurtki jeansowe. Moim zdaniem zawsze do wszystkiego pasują, nigdy takich nie za wiele. To już jest stare jak świat, nie chcę tego. Que tu mets sur un arbre de Noël. Des décorations. Des guirlandes. Des légumes. Et des boules. Ouah, encore. D'abord, t'es là, ça. D'abord. Encore. Maintenant, ça, non. Oui. Cite, toi, sort des sandwichs. Bah, je sais pas, en fait. Bah, je sais pas, sandwich au thon, sandwich au jambon. Un burger. J'allais dire un sandwich avec une baguette ou je sais pas quoi, mais j'avais pas. Je sais pas. Vas-y, maintenant ça. Oh, arrive. Alex, il gagne. Eh là 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 là, on gagne, on gagne, on gagne. Alex. Ah oui. Cite trois choses que l'on peut faire après l'école. Faire un train, ou à la Nintendo, ou avec les jouets. Bravo. Jouer à la Nintendo. J'ai presque gagné. En plus, t'avais 10 secondes pour répondre ici. T'avais 10 secondes. Oui, vas-y. Cite, toi, cadeau d'anniversaire. Des chaussures, un téléphone et une caméra. Ah non, j'en ai 8. Vas-y, Alex. Je pense que ça va. Cite trois choses qui poussent dans un jardin. Une pomme, des fraises et des tomates. Cite trois choses qu'on peut voir par la vitre de la voiture. Dehors, la route et des arbres. Dehors? Oui, c'est dehors, on s'en fout, tu vois. Mais non, c'est des... Agnès. Ja i mówię, że a toi, Agnès. Dobra, trzy rzeczy, jakie możesz zobaczyć. Zone 9, a toi, Agnès. Okno samochodu, a ona do mnie na zewnątrz. A toi, Agnès, a toi, Agnès. A toi, Agnès, a toi, Agnès. Pourquoi il n'y a pas de lit? Trois jeux, parce que après tu seras là. C'est trois jeux pour jouer à l'intérieur. Des pions, un dé et des fenêtres. Non mais...